Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na filmie, w którym poruszę temat dodawania nowych elementów. Wykonamy sobie ćwiczenie czwarte, które znajduje się w temacie edycja grafiki w książce Informatyka 1 wydawnictwa WSIP. Na wybranym przez siebie zdjęciu dodaj sklonowane elementy. Postaraj się, by dodany efekt pasował do kompozycji i nie zaburzał perspektywy. Zdjęcie, na którym będziemy pracować, to jest takie zdjęcie, czyli trzeba wpisać w wyszukiwarkę, w przeglądarkę Wikimedia Commons Sunset Beards Holland. I jak znajdziemy takie zdjęcie, no to oczywiście prawym przyciskiem zapisujemy je sobie, czyli zapisz obraz jako i możemy je pobrać na pulpit albo do swoich dokumentów. Następnie otwieramy sobie to zdjęcie i prawym przyciskiem bierzemy otwórz za pomocą GIMPa. No i zdjęcie będzie się tutaj wczytywało. Czytujemy sobie zdjęcie i będziemy mieli zaraz to zdjęcie w GIMPie. I zdjęcie już się wczytało. Teraz naszym celem będzie zrobienie czegoś takiego, żeby ten ptak, który jest tutaj, został po prostu skopiowany. Naciskamy sobie narzędzia rysowania i klikamy sobie klonowanie. I teraz zobaczcie, trzeba włączyć, nacisnąć sobie Srita, czyli zobaczcie na klawiaturę, tak, pędzel mamy ustawiony i teraz zobaczcie, jaki będzie pędzel. Pędzel ustawiamy sobie tak, żeby był około 51, możemy sobie rozstawić. Wtedy mamy taki pędzel, żeby tutaj wziąć to i naciskamy sobie Srit. Na klawiaturze jest on tutaj po lewej stronie i klikamy sobie w taki oto sposób. I teraz mamy już to skopiowane. I chcemy, żeby ten ptak pojawił nam się tutaj i pojawił nam się tutaj. Widzimy, że tutaj ładnie się komponuje, więc jest wszystko dobrze, ale gdy komponujemy w inne miejsce, no to zaczyna nam się troszkę psuć to wszystko. I teraz klikamy sobie coś takiego, widok i bierzemy sobie powiększenie, ale bierzemy sobie 800%. I teraz szukamy sobie tego rysunku i mamy ten rysunek w tym miejscu. Następnie bierzemy sobie pędzel, ale bierzemy taki malutki pędzel, którego rozmiar będziemy chcieli zwiększyć do 8, czyli albo nawet no, do 5 sobie weźmy. Będziemy chcieli zrobić tutaj 5 i będziemy chcieli zobaczyć, jak taki pędzel będzie nam tutaj malował. Czyli klikamy sobie teraz narzędzia rysowania i będziemy brali tutaj coś, co się nazywa też klonowanie. Naciskamy Srit, lewy. I będziemy chcieli skopiować to. No i teraz puszczamy ten Srit i oczywiście malujemy sobie ten obszar. Widzimy, że wybraliśmy taki pędzel i tutaj staramy się tak to obrysować, żeby nie najechać na czarne. Oczywiście można tutaj jeszcze to troszkę powiększyć, tak żeby to było w miarę dokładnie. Czyli rysujemy sobie ten obszar i tutaj mamy coś takiego. Czyli mamy w taki sposób. Próbujemy i teraz możemy sobie pobrać bardziej żółty kolor, czyli znowu klikamy narzędzia, rysowania i mamy klonowanie. I chcemy pobrać, naciskamy Crita i chcemy pobrać bardziej ten kolor. Puszczamy i próbujemy tutaj zamalować w taki oto sposób. Czyli zamalujemy sobie ten obszar i jeszcze raz Crita i zamalowujemy sobie ten obszar, który nas tutaj interesuje, czyli to ma być po prostu żółte. Czyli chcemy, żeby tutaj było żółte i staramy się oczywiście takie ćwiczenie dokładnie wykonać. Tutaj mamy coś takiego. No i teraz znowu klikamy sobie Srit, białe i tutaj zamalowujemy w taki sposób. Cały czas próbujemy, żeby tutaj znikły te obszary, które mamy. I zaraz tutaj zobaczymy efekt końcowy naszego ćwiczenia. Czyli mamy coś takiego. Oczywiście przy większym powiększeniu znikną tutaj te brązowe elementy. No i teraz próbujemy, czyli bierzemy sobie na 50% i widzimy, że to wygląda tak. Na 100% to będzie wyglądało o w taki sposób. Czyli tutaj oczywiście jeszcze tam można powiedzieć drobne jakieś zmiany i tutaj wszystko będzie dobrze. Czyli moi drodzy, w taki sposób to robimy. No i jeżeli chodzi o to ćwiczenie, no to tutaj oczywiście to by było na tyle. Dziękuję za Waszą uwagę i życzę powodzenia.